Hej, tym razem filmik trochę z cyklu moja prywata, problemy i wypłakiwanie się do Was przed kamerą. Ogólnie czuję się średnio dobrze. Niby leki na tyle mnie prostują, że jestem cały czas zaktywizowana. Czyli nawet jak mam wstać rano, to wstanę. Co prawda, no jestem niedospana, ale to tak jak każdy człowiek. Czyli ogólnie można powiedzieć, że mniej więcej ta jakaś tam równia jest zachowana. Nastroju dobrego może nie mam, ale nie szalejmy. Co prawda, niektórzy psychiatrzy mówią, że antydepresanty powinny działać tak, że robi się po prostu cudownie. No to cudownie to w zasadzie jest daleko, ale nie jest źle i to już jest. To już jest w miarę w porządku. Co właściwie... No poza tym w tym momencie kończy mi się zasiłek chorobowy i złożyłam papiery o zasiłek rehabilitacyjny. To już jest taka moja trzecia przygoda z zasiłkiem. No i dzisiaj podczas wizyty mojego lekarza wróciło magiczne pytanie, no i co właściwie pani chce ze sobą zrobić? No i kompletnie mnie to zdołowało, bo właściwie nie wiem, co mam ze sobą zrobić, bo sytuacja jest tak naprawdę beznadziejna. Do pracy się nie nadaje faktycznie i co prawda teraz, tak też jako nowość, wybieram się na psychoterapię od piątku. Nie wiem, co prawda, kiedy ten filmik wrzucę, czy już po piątku, czy przed, jak to wyjdzie. No i w każdym razie na dniach wybieram się na psychoterapię. Nie przypuszczam, żeby ta psychoterapia zrobiła jakieś wielkie wow i coś bardzo zmieniła w moim postrzeganiu świata, ale może się zdziwię. Damy temu szansę. No i... I tak, na ten moment na pewno do pracy tatowej się nie nadaje. Żadnej. Nawet jak mi się już poprawia, w sensie wydaje mi się, że jest okej, że mogłabym pójść, że mogłabym coś robić, że mogłabym na przykład wrócić do pracy, to za chwilę wydarzy się taka sytuacja, jak na przykład dzisiaj, że po prostu idę do urzędu i pojawia mi się coś pomiędzy stanami agresji, a stanami rękowymi. To znaczy, widzę tych ludzi, którzy tam chodzą i z punktu widzenia czysto umysłowego wiem, że nic się nie dzieje, wszystko jest w porządku, jakby jest okej. Okay. Natomiast mój organizm generuje tak obłędny stres i cały czas czuję się właśnie na zasadzie ataku lub ucieczka, bardziej atak. Cały czas gdzieś pojawiają mi się myśli, że zaraz będzie problem, zaraz ci ludzie będą mi się wpychać przede mnie w kolejce, że będą wchodzić w jakąś interakcję, że będę musiała, że tak powiem, jakoś wyjść do nich. I cały czas jestem w takim napięciu, pomimo że racjonalnie wiem, że się nic nie dzieje. To nie jestem w stanie się tego pozbyć, ani oddychając, ani nic. Na moment zmieniam jakby temat, przeskakuję na coś, zajmuję się czymś, za chwilę to znowu wraca. Więc takie natrętne myśli właśnie z takim ogromnym stresem i lękiem. I no, w takiej sytuacji już nie chodzi nawet o przebywanie, a w ogóle praca z ludźmi nie wchodzi chyba w rachubę. Z drugiej strony, no właśnie, czy to świadczenie mi przyznają, trudno powiedzieć, no bo w zasadzie jest to recydywa. Jak oni tam na to spojrzą, nie wiem. Tak naprawdę mam nadzieję, że przychylnie. Czy za parę miesięcy będzie lepiej? Nie wiem. Mój lekarz też nie wie. Prawdę mówiąc, byłabym zdziwiona, bo poprzednio to nie wyszło za dobrze. No ale tak, na rentę się nie nadaje, co już usłyszałam, bo w Polsce ogólnie jest taka tendencja, że ciężar choroby mierzy się ilością hospitalizacji. Czyli jeśli ktoś jest ciężko chory, to jest oczywiste, że jest w szpitalu. No niby tak, ale nie wiem. Nie jestem do tego do końca przekonana, bo wiem, że rzeczywiście bardzo wielu HADowców jest w szpitalu często. Im to pomaga.
No i fajnie, tak? Cieszę się, że im to pomaga, natomiast mi szpital szkodzi ogólnie. Wpadam w ciężki duch, histerię, panikę i tak naprawdę nie bardzo wyobrażam sobie, jak to kiedyś usłyszałam, że no to jak ktoś ma fobię szpitalną, no to naszprycują go lekami i leży. Nie wiem, czy chodzi mi o to, nie dość, że mam swoje problemy, żeby ktoś mnie jeszcze lekami szprycował, żebym miała leżeć w ramach terapii zanurzeniowej, która czasami kończy się totalnym szokiem, no ale nieważne, odchodzi się od takich koncepcji, z tego co wiem. No ale tak, hospitalizacje u mnie nie wychodzą, tak? Właśnie z tego powodu. Z powodu również pewnie trochę moich borderline'owych zachowań, takich wtedy bardzo antyspołecznych. Może trochę mój charakter też tutaj ma do rzeczy, myślę, że nawet dużo. No po prostu krótko mówiąc nie, tak? Myślę, że to nie zmienia faktu, że nie nadaje się tak do normalnej pracy. I tak naprawdę nie wiem. Nie mam pojęcia, co dalej. Nie mam pojęcia, co jeśli mi nie przyznają tego zasiłku. Nie mam pojęcia, co będzie ewentualnie po tym zasiłku. Albo ewentualnie jakaś praca w domu. Ale nie mam pomysłu, jaka. W ogóle po prostu nie mam na siebie pomysłu. Robię vloga, piszę książkę, którą mam nadzieję niedługo będziecie mogli zobaczyć. Właściwie robię w tym momencie dwa kanały, bo ten i o rozwoju duchowym. Moją wibrację. Ale no, mówmy się, że to jest totalnie no commerce w tym momencie. Czytajcie, ja na tym nijak nie zarabiam, bo Google Ads, to zresztą macie przyjemność widzieć tutaj reklamy. Raz kiedyś, to po pierwsze jest zarobek żaden, a po drugie na większości filmów Google mi po prostu blokuje właśnie, no YouTube tak, ale Google blokuje, bo tematy są za ciężkie, bo są za trudne, bo pojawiają się słowa klucze, które mogą odstręczać reklamodawców, więc praktycznie na tych filmach mam wszystko pookrawane tak, że nawet jakbym mogła zarobić na waciki, to na pewno nie mam tej opcji. No i tak. I ogólnie przyszłościowo wygląda to do dupy, no bo umówmy się, że stara jeszcze nie jestem, a w zasadzie, no dobra, no studia skończyłam, bo jeszcze choroba mi się nie rozhulała, miałam tego powiedzmy farta. Żaden to fart, bo mogę sobie dyplomem tyłek wytrzeć, bo właściwie nie jestem w stanie pracować nijak, tak czy siak. No i tak naprawdę nie wiem. Może będę tarota stawiać, tarota wglądu. Może. No nie wiem, na razie nie wiem. A jak to jest u was, wy jakby, jak sobie radzicie? Ogólnie, czy po chadzie na przykład zmieniliście coś w swoim życiu, w sensie w karierze zawodowej, czy próbujecie jakby walczyć w swoim zawodzie? Czy jesteście na rentach? Wiem, że część z was jest. Jak wam to wychodzi? Bo ja na razie nie mam pomysłu. Napiszcie coś miłego, bo przydałoby mi się w tej chwili. Trzymajcie się, buziaki, pa.